Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 9 do 10 wersetu. Czego uczy mnie Biblia w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział od 9 do 10 wersetu? Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Ukazywanie chwały Chrystusa w naszym codziennym życiu. W jaskrawym kontraście do buntowniczego odrzucenia przez Izrael ich prawdziwego Mesjasza, umiłowani święci Boży są dziś opisywani jako naród święty, ród wybrany lub wybrane plemię. Oto prawdziwy wybór Boga, ci wybrani przez Niego, którego wiedza brała pod uwagę każdą okoliczność na długo przed stworzeniem. Jest to cenna, wspaniała prawda, o wiele wyższa niż ta, że Izrael był wybranym przez Boga ziemskim ludem. Królewskie kapłaństwo to ci sami ludzie, którzy są świętym kapłaństwem, którego opis znajdujemy w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Święte kapłaństwo jest aktywne wobec Boga, a królewskie kapłaństwo wobec ludzi. Królewskim charakterem jest dawanie Bożego świadectwa wobec zgubionego świata. Uświadamianie otrzymania niezasłużonej godności kapłaństwa przyznanej grzesznikom zbawionym przez łaskę. Naród święty odróżnia się od nieposłusznego Izraela według ciała. Określenie ród wybrany lub wybrane plemię informuje o żywotnym uświęceniu na chwałę Bożą, o odłączeniu się od świata dla Boga. Być Jego własnym, szczególnym ludem daje pewność bycia całkowicie własnością naszego Mistrza jako dobrowolni niewolnicy, a nie najemni słudzy, jak to było z Żydami, za jakich uważali się Żydzi pod prawem. Wszystkie te pozytywne, wieczne błogosławieństwa mają oczywiście swój cel. Obecnym wynikiem jest to, że my, wierzący, możemy głosić chwałę tego, który powołał was z ciemności do jego cudownej światłości. To nie jest jedynie ogłaszanie tych cnót Pana Jezusa Chrystusa, ale ich pokazywanie działających aktywnie w nas i przez nas. Charakter świętych w ich codziennym kroczeniu przez świat jest w to zaangażowany. Jego cudowna światłość powinna jasno świecić w całym naszym życiu. Leslie M. Grant.